20 rok, 160. Fotele, nawigacja. €4700. A ile przejechane? 200 tysięcy przejechane. Tu karty wchodzone. Będzie w jakim ramie? Nie wiem, czy dam to, czy nie. Wysyłam takiemu koledze, co szuka, wiesz, ale... Machst du Tür auf? Mach alle Tür auf. Nie ma żadnych ryz, nie ma nic. Kurde, na dachu, delikatnie. Delikatnie. 400 zł. Mówię w krośnie, 104 stówki by to zrobił mi ten dach. Tak to czyste, naprawdę auto. Jakieś takie zielone stawki na też. Hast du Schlüssel? Schlüssel! Natürlich habe ich Schlüssel. Bitte schön. Das ist 2,8, nicht 2,9. Załączyła się klima? 2011 rok, igła jagnówka. Nie wiem, ile ma przejechane, ale tyle co przyjechało. O, ale jagnówka. Klima ma, wszystko ma. Und wie viel Kilometer hat diese? 100 tysięcy ma przejechane. Tutaj mam takiego Forda B-Maxa, 1.0 benzyna. Wie viel hat er KW? Wie viel KW hat er? Das ist 110 P. Honda Nightfans 1.0 benzyna, 101 koni, 2012 rok, 89 tysięcy przejechane. Motor zarówno chodzi, prawdopodobnie jest przeskoczony łańcuch. Poza tym auto jest jagnówka, nie? 3900 euro za to auto on chce. Nie ma teraz kluczy, także go nie otworzę. Silnik odpala, tylko chodzi niespokojnie, nie? Tytanium wersji. Tutaj jest diesel Chevrolet i 2011, ja? Ja, ale diese 1,3 motor, diese große maschine, ja? A są nic 2011. Nie, große maschine, 1,2, weil es gibt 1 liter, ja, hat klima, hat schöne Ausstattung. Aha. 2011 rok. 2011. Silnik. Mit 101 PS, 100 PS. 100.000 km, sorry. Aha. 100 tysięcy km przejane, 2011 rok. Bardzo ładne auto. 2200 euro. Silnik 1.2 lub 1.3.
Nie ten mały, tylko większy, ale auto w środku jak nóżko. Silnik delikatnie przebiera to, co się dowiedziałem od niego. Ale za 2200 można byłoby go mieć. Chyba 11 rok, 100 tysięcy przebiegu pokazał. No to są te dwa auto takie z ciekawych, z tych, co tu nowe przyszły. A ta, und diese Auris? Ich weiß, ob du hast keine Schlüssel für. Aber ich mache Schlüssel für diese. Ja, aber was kostet die? Diese Auto kann ich machen für dich. 7,5. 7,5. Und welche Baujahr ist das? 14,8 mit 90.000 Kilometer. Das ist 1,4 Diesel, aber ja. Das ist Auris 1,4 Diesel, jakby ktoś chciał. Aber voll Navi. 7,5 tysiąca euro, nawigacja, wszystko voll. Und diese Corsa schwarze hinten? 1,3 Diesel. Auch Diesel. A co letzte Mal habe ich dir gefragt? Corsa, ale Diesel to. Corsa Diesel to chyba nikogo nie interesuje. Bekomme jetzt eine teure Auto, eine Swift. Suzuki Swift. Aber guck mal, wie viel Kilometer? 1,6,0,0,0. 16.000. Was ist und kommt jetzt blau mit Klima. Ich habe zwei Suzuki Swift jetzt zu Hause. Ja. Eine 4x4. Ja, gibt's? Ja, natürlich. 2010 oder 11. Weiße Metallicfarbe, sehr schön. Und gut für Polen, beste für dich. 1,3 Motor, Benziner, so wie immer, ja. Und Audi. RS3. Piękny. Nie wiem, ile kosztuje. Ale trochę na pewno kosztuje. Może ktoś takiego szuka, no. Nie ma ich za wiele, ale cena podejrzewam, że dużo, dużo wyższa jak w Polsce. Zaraz się spytam z ciekawości. No parę jeszcze aut takich. Ładne ma auta. Ale. Nic takiego specjalnego nie ma. Wszystkie dostępne są. Oprócz tego Audi. No tu ma ładnego Hyundai'a i30 Kombi. Tylko, że to jest benzyna. O, to benzyna. To by było ciekawe, bo kolega szuka takiego, chociaż to jest diesel. Nie wiem, dlaczego ma obrotomierz do 8000. Zaraz się spytam. Halo? Weißt du, wegen dieser Auto alles oder nicht? Zum Beispiel, diese Hyundai ist diesel oder benzyna? Dieses diesel, ja. Ich kann fragen. Ja. Fragst du diese Hyundai und fragst du diese Audi RS3? RS3, ja. Bitte? Ja, diese ist Benzin, 100% Audi. Aber diese Hyundai fragst du mit dieser Benzin und egal, und Benzin Preis und diesen auch Preis. Und Audi auch fragst du Preis. Zaraz będę wiedział. Ja? Sagst du mir, das ist Diesel, ja? Das ist Benzin. Benzin? Okay. Und was kostet du? Und wie viel kommt man da? Mach ich so. Ja, das ist nicht für Export, das ist für Deutschland. Das ist zu teuer für Export. 7000? Nix. Wo ist dieser Auto? Kannst du aufmachen? Ich mache ein paar Fotos. Guck mal, die Bilder im Internet, hast du sehr gute Fotos. Ja. Okay. Audi kosztuje 22 tysiące euro. Jest na internecie wystawiona za 22 900.
A Hyundai? Hyundai jest benzyna. 20 rok. I kosztuje. Uwaga, uwaga. Auto nie jest na eksport. I kosztuje, uwaga, uwaga, 7000 euro. Matko boska.